jesteśmy z Zuzią dzisiaj. Kolejny trening, kolejne ćwiczenie na ten dzień. Zachęcamy Was do wspólnego ćwiczenia, jak i do wspólnego ćwiczenia z dziećmi, bo właśnie o to chodzi w tych zajęciach. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że ustawiamy sobie, będzie potrzebne do tego jakieś tam krzesełko i zrobimy sobie w dwóch wersjach. Pierwszą, Zuziu, to ręki są zgięte mniej więcej do kąta prostego i uginamy sobie tylko nasze ramiona i robimy sobie pracę na mięsień trójgłowy. I to jest łatwiejsza wersja tego ćwiczenia. Wystarczy, chwilkę odpoczniemy. Możesz sobie usiąść, żeby odpocząć. Druga wersja jest taka, że zrobimy to o prostych nogach, ze względu na to, że wtedy będzie trochę większa dźwignia i troszkę trudniej będzie zrobić. To ja sobie zrobię pomiędzy Twoimi nogami. Ok, i uwaga, hop, ćwiczymy razem, hop. Świetnie. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 i ostatni raz, hop. Świetnie. Róbcie to w seriach na przykład po 10, 2, 3 razy, ze względu na to, że mogą Was trochę boleć te ręce, więc nie róbcie 30-35 za jednym zamachem. Starajcie się zacząć od tego łatwiejszego ćwiczenia w podporze z nogami ugiętymi jako forma może rozgrzewki, a potem dopiero zróbcie następne. To co, Zuziu, napijemy się coś? To dla Ciebie woda, a dla mnie izotonik, co? Pamiętajcie o uzupełnianiu płynów w trakcie treningu, bo to też jest bardzo ważne.